Jak zrobić wyjście słuchawkowe we wzmacniaczu lampowym? I czy w ogóle takie wyjście ma sens? Moim zdaniem wyjście słuchawkowe we wzmacniaczach zintegrowanych to jest jedynie dodatek, taki kompromis, który ma zapewnić taki tani dostęp do indywidualnego odsłuchu muzyki. Najczęściej mamy dedykowane gniazdko we wzmacniaczach zintegrowanych do słuchawek, ale lepsze rozwiązania to takie, w których mamy osobny wzmacniacz słuchawkowy. Przyjrzyjmy się tym rozwiązaniom i zobaczmy, jakie są zalety każdego z nich i wady. Omówimy na początku, jak to jest realizowane we wzmacniaczach tranzystorowych, a później przejdziemy do techniki lampowej. Tego wzmacniacza nie trzeba nikomu przedstawiać, prawie wszyscy znają Rathmora 5102. Wyjście słuchawkowe tutaj to 5-wolcowy DIN. Sygnał do słuchawek prowadzony jest z dzielnika rezystancyjnego. Jest to R1018 i 1019 odpowiednio o wartościach 120 i 220 ohmów. Tutaj nie ma problemu z dopasowaniem impedancji słuchawek do wzmacniacza. Użytkownik także może słuchać sobie słuchawek wraz z zespołami głośnikowymi lub indywidualnie słuchawki albo zespoły głośnikowe, ponieważ mamy przełącznik. Podobne rozwiązanie jest we wzmacniaczu Sony TA11, z tym, że tutaj redukcję mocy mamy zrobioną za pomocą pojedynczych rezystorów włączonych szeregowo ze słuchawkami. Są to rezystory R242 i R142 o wartości 330 ohmów, 2 W. Wadą takiego rozwiązania są olbrzymie straty mocy na tych rezystorach. One wydzielają się w postaci ciepła. Końcówka też nie pracuje w swoich komfortowych warunkach, stąd też mogą rosnąć zniekształcenia, kiedy podłączymy słuchawki. Idealnym rozwiązaniem byłby więc osobny wzmacniacz słuchawkowy i taki też wbudowano we wzmacniacz Acuphase C200. To rozwiązanie ma bardzo dużą zaletę, bo końcówka mocy obsługuje tylko głośniki, a w czasie odsłuchu słuchawkowego jest wyciszana albo odłączana. Wzmacniacz słuchawkowy, tutaj jeden kanał, drugi kanał, pracuje tylko z małymi sygnałami do 1 W i obsługuje tylko słuchawki. Wadą takiego rozwiązania jest komplikacja układu i trochę większy pobór mocy. A jak to było realizowane w układach lampowych? Przyznam, że nie dotarłem do schematu urządzenia lampowego z czasów PRL, w którym byłoby wyjście słuchawkowe. Wiem na przykład, że nowoczesne konstrukcje, takie jak Leben CS600, posiada wyjście słuchawkowe, ale nie dotarłem do schematu i nie wiem, w jaki sposób jest to rozwiązane w tym urządzeniu. Wiem na przykład, że takie wzmacniacze jak Carry CAD301 czy Conrad Johnson w zestawie PW10A MV55 albo Anthem Integrated One takiego wyjścia słuchawkowego nie posiadają. Tutaj producenci urządzeń wysokiej klasy nie trudzili się wyposażenie swoich urządzeń w odsłuch słuchawkowy. Niemniej posiadam schemat ze starego telewizora. To jest kawałek schematu Elektrona 707D. I tutaj wyprowadzono ze wzmacniacza głośnikowego sygnał do słuchawek. Tutaj wpinamy słuchawki. Mam nadzieję, że to widać. Omówię więc, jak zrobić we własnym wzmacniaczu lampowym małej mocy wyjście słuchawkowe. I pierwszy układ to będzie właśnie podobny do rozwiązania w Sony TA11 w oparciu o ten schemat. Z tego schematu usunąłem tylko to, co zbędne do naszego omawiania, czyli pozostałe układy. Jak to działa? To jest pokrótce omówię. Sygnał wejściowy podawany jest na bazę tranzystora stopnia wejściowego. Tu
Tutaj sygnał jest wzmacniany i trafia na siatkę sterującą pentody. Tu akurat jest 6P14P. Ona jest automatycznie polaryzowana opornikiem wartości 200 ohmów. Stąd być może na siatce jest napięcie minus 8 V. Wzmocniony sygnał trafia na obwód pierwotny transformatora. Z uzwojenia wtórnego wzięto sygnał sprzężenia zwrotnego i trafia to na emiter tranzystora stopnia wstępnego. Po drodze jest tutaj rozwiązana regulacja barwy dźwięku. Czyli można powiedzieć, że to jest aktywna regulacja barwy dźwięku po sprzężeniu zwrotnym. Sygnał z uzwojenia wtórnego przechodzi także przez styki oznaczone jako W1, które włączają nam między masę a uzwojenie wtórne transformatora dodatkowy rezystor o wartości 3,9 kΩ i odłączają głośnik. Słuchawki były tutaj łączone do gniazda DIN 45327. To jest takie okrągłe gniazdko z 5 bolcami jak na kostce do gry. Oczywiście dzisiaj nie stosuje się już gniazd DIN, może poza name'em. Więc należy użyć tutaj takiego rozwiązania, w którym moglibyśmy użyć gniazda jack. No tutaj widać to stare gniazdo dinowskie z dodatkowym stykiem, który był wykorzystany w tym telewizorze Elektron 707D. My natomiast potrzebujemy gniazda jack, który będzie mieć izolowany styk od sygnału audio, czyli osobny styk, który nie łączy się z pozostałymi końcówkami. W momencie włożenia wtyczki styk się rozwiera albo zwiera w zależności od wykonania. A teraz jak można taki układ stworzyć sobie, zrobić? Dodatkowy styk gniazda pełni funkcję wyłącznika. W tym przypadku mamy styk w gnieździe jack normalnie otwarty. W momencie włożenia wtyczki styk zostaje zwarty. Normalnie zamknięte styki w przekaźniku zostają otwarte na skutek działania siły elektromagnesu i pociągnięcia kotwicy. Nastąpi przerwanie obwodu do głośnika między transformatorem głośnikowym a głośnikiem. Zostanie włączony dodatkowo rezystor między masę a uzwojenie wtórne transformatora głośnikowego. I wtedy sygnał na słuchawkach będzie przez ten rezystor i uzwojenie wtórne wszedł i słuchawki do nas. Moc tego rezystora musi być co najmniej 2 W. Najlepiej by było 5 W. Gdy wyjmiemy wtyczkę, nastąpi rozłączenie tego dodatkowego styku, przerwanie obwodu, nie popłynie już prąd przez cewkę tego przekaźnika. Następnie kotwica puści, zamkną się oba styki, włączy się do obwodu głośnik i wyłączy się ten rezystor i przez styki popłyną sygnał do masy. Więc masą, uzwojeniem wtórnym i głośnikiem. W przypadku, gdy mamy styk normalnie zwarty w gnieździe jack, musimy użyć przekaźnika ze stykami normalnie otwartymi. I działa to tak. W stanie pracy bez wtyczki w gnieździe jack mamy zwarty obwód napięci zasilania cewka przekaźnika masa i kotwica przyciąga nam oba styki i uzwojenie wtórne zasila nam głośnik, a dodatkowy opornik jest wyłączony, bo mamy tutaj zwarte styki. Gdy w gnieździe zostanie umieszczona wtyczka, nastąpi rozwarcie tego styku, przerwanie obwodu z cewką przekaźnika do masy
nastąpi zwolnienie kotwicy, otworzą się oba styki, zostanie włączony rezystor do masy między uzwojenie wtórne i popłynie sygnał do słuchawek, przez słuchawki zamknie się to do masy. To rozwiązanie jest zdecydowanie gorsze, bo w przypadku awarii tego styku, na przykład zaśniedział, cokolwiek, zdarzają się takie przecież rzeczy, w momencie włączenia wzmacniacza mamy go nieobciążonego, a wiemy, że wzmacniacze w klasie A nie powinny pracować bez obciążenia. To rozwiązanie zdecydowanie gorsze. Oczywiście przy zastosowaniu takiego układu mamy bardzo silne niedopasowanie obwodu lampowego do obciążenia. Słuchawki mają dużą większą oporność aniżeli głośnik, dlatego zalecałbym stosowanie słuchawek o niskiej impedancji, 32 ohmy do 150 ohmów. Możemy oczywiście wypróbować układ znany z Radmora z dzielnikiem napięcia na wyjściu dla słuchawek. Trzeba tutaj tylko zastosować odpowiedni układ przełączający, czyli przełącznik, obwód słuchawek i obwód głośnikowy. Możemy w tym przypadku użyć normalnego przełącznika do odłączania głośników, na przykład tak jak w Radmorze taki obrotowy był. W roli tego przełącznika możemy użyć taki obrotowy, dwupozycyjny przełącznik, chociaż moim zdaniem lepszy byłby taki, to jest przełącznik z pedału nożnego, ponieważ jego działanie jest natychmiastowe. Nie ma miejsca, gdzie styk nie styka. Jest to ułamek sekundy, ponieważ styk przełącza nam tutaj sprężyna, a nie nasza ręka. Tam oczywiście jest popychacz, który przyspiesza przełączenie styków, ale zawsze jest to pole martwe. W tym przypadku stosujemy zwykłe gniazdo jack, przełącznik dwupozycyjny, który nam wytrzyma 10 W, dwa rezystory o mocy 10 W. Zakładamy, że robimy wyjście słuchawkowe we wzmacniaczu na pentodzie EL84. Na pojedynczej pentodzie mamy moc wyjściową około 5-6 W. W związku z tym moc na wyjściu słuchawkowym może wynosić około 700 mW i może ona się zmieniać w zależności od impedancji słuchawek. Oczywiście wartości tych rezystorów można dobrać w inny sposób. Należy jednak pamiętać, żeby suma tych rezystancji wynosiła tyle, ile powinna wynosić impedancja głośnika. Wadą takiego rozwiązania jest duża strata mocy zamienianej na ciepło na tym sztucznym obciążeniu, więc oporniki powinny mieć dodatkowy radiator do prawidłowej pracy. W tym przypadku niemożliwa jest praca bez obciążenia. Nawet gdybyśmy nie podłączyli słuchawek, nie istnieje ryzyko uszkodzenia wzmacniacza, ponieważ albo pracuje on z głośnikiem, albo ze sztucznym obciążeniem. Wzmacniacz w klasie A nie może pracować bez obciążenia. Pamiętajmy o tym. Najlepsze rozwiązanie to niewątpliwie osobny stopień mocy do słuchawek, tak jak mamy to we wzmacniaczu Acuphase C200. Żeby oszczędzić lampę mocy, można użyć wyłącznika, który będzie nam wyłączał napięcie anodowe w stopniu końcowym. Oczywiście komplikuje to znacznie wzmacniacz mocy, ale rozwiązanie to zwróci nam się w kosztach eksploatacyjnych. Do zasilania słuchawek można użyć wtórnika katodowego, który omówiałem w jednym z filmów poprzednich i on do tego zadania nadaje się idealnie. Zresztą tu widzimy przykład takiego wtórnika katodowego. Pozostaje tylko wybór odpowiedniej lampy do pracy w stopniu słuchawkowym. Wpadł mi w ręce ten artykuł i stwierdziłem, że zaproponowane przez Stanisława Chrząszcza rozwiązanie z kitu AVT2744 jest bardzo dobre. Skorzystajmy więc z tego. Do zasilania słuchawek możemy użyć słabej lampy mocy, np. EL91, EL88 albo nawet i triody. Wszystko zależy od umiejętności konstruktora. Jak to działa? Musimy wykorzystać
przekaźnik z izolowanymi sekcjami o napięciu przebicia minimalnie 500 V albo dwa różne przekaźniki. Osobny do napięcia anodowego i osobny do sygnału. Potrzebny też będzie bistabilny przełącznik, który będzie zasilać cewki przekaźników lub przekaźnika. Napięcie cewki można dostosować do istniejącego we wzmacniaczu albo zbudować osobny mały zasilacz. W normalnej pozycji, kiedy przekaźnik nie pracuje, zwarte są styki 1C, 1A, 2C, 2A, tak jak w pozycji na rysunku. Pracuje wtedy obwód głośnikowy, działa pentoda mocy tla głośnika i układ odtwarza nam muzykę przez zestawy głośnikowe, nie działa wtórnik katodowy. Gdy przez cewkę popłynie prąd, włączymy ten przełącznik, tu popłynie prąd, nastąpi przełączenie tych styków na pozycję B i wtedy będziemy mieli załączone styki 1C, 1B, 2B, 2C. Wtedy włączy się nam obwód słuchawkowy. Pentoda głośnikowa przestanie działać, ponieważ ten styk nam się wyłączy i nie będziemy mieli napięcia anodowego na tej pentodzie. Ponadto sygnał nie będzie podawany na siatkę sterującą, tylko sygnał będzie podawany na wtórnik katodowy. Zaletami tego rozwiązania jest rozdzielenie wzmacniacza do słuchawek od wzmacniacza głośnikowego. Oszczędność mocy, bo w tym momencie pentoda 7-watowa pentoda nie będzie nam podawała sygnału do słuchawek, które wymagają 0,5 W, a słuchawki będą pracowały w komfortowym wzmacniaczu słuchawkowym. Przedłuży nam to żywotność obu lamp i zapewni wysoką jakość dźwięku. Zainteresowanych wtórnikiem katodowym zapraszam do mojego filmu o tym układzie. Można też skorzystać z artykułów dostępnych na fonar.com.pl, żeby sobie taki wtórnik katodowy obliczyć. Można też skorzystać z artykułu zamieszczonego w Elektronice dla Wszystkich w styczniu 2005 roku, gdzie taki wzmacniacz słuchawkowy OTL został omówiony. Ja ze swej strony powiem Wam, że się nie dziwię, że we wzmacniaczach lampowych o dosyć wysokiej mocy nie stosuje się wyjścia słuchawkowego, ponieważ jest to po prostu nieekonomiczne. Takie rozwiązanie, żeby zasilać na przykład układem push-pull o mocy 50 W słuchawki, które wymagają nawet niecałego wata, jest pozbawione sensu, ponieważ taki wzmacniacz pobiera nawet 150 W z sieci. Jest to zupełnie nieekonomiczne, dlatego lepiej zbudować jest osobny wzmacniacz słuchawkowy. Pan Stanisław Chrząszcz opisał to w artykule bardzo dobrze. Myślę, że taka propozycja przeróbki własnego wzmacniacza lampowego jest godna polecenia. Jeżeli komuś udało się skorzystać z moich rad i przebudować swój wzmacniacz, proszę o wciśnięcie kciuka w górę i pochwalenie się w komentarzu, jak mu się to udało i jakie osiągnął rezultaty. A ja dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu, tych krótkich propozycji do własnych działań i zapraszam do następnego filmu.